Konan, muszę przyznać, że masz bardzo interesujące i oryginalne imię. Nie znam żadnego innego Konana, oprócz Konana Barbarzyńcy. No właśnie, jak ty się z tym swoim imieniem czujesz? Czy ono do ciebie pasuje? Czasy podstawówki, czasy wczesnej podstawówki, bardzo nie lubiłem tego imienia, chciałem zmienić na Dawid, ale potem jakoś się przyzwyczaiłem i z roku na rok lubię je coraz bardziej. To jest moje imię i tyle. To jest właśnie imię takiego prawdziwego wojownika, tak jak przed chwilą mówiliśmy o tej rywalizacji. No co? Co tu dużo mówić? Prawda. Prawda, wydaje mi się, że prawda. Powiedziałeś, że chciałeś zmienić imię na Dawid. Dlaczego akurat Dawid? Tak podobało jest... mi się, podobało mi się, a poza tym miałem przyjaciela takiego Dawida. Pozdrawiam, Dawida R. No, w podstawówce. No i tyle, no. Podobało mi się imię Dawid. A jak twoja mama zareagowała na fakt, że chciałbyś je zmienić? A gdzie? No to przecież taki dzieciaczek... Nie wzięła tego na poważnie. Taki dzieciaczek, to co on sobie tam mógł? Przecież, kurczę, ale teraz jakbym chciał zmienić imię, to oczywiście, żeby mi pozwoliła. Nie potrzebowałbym jej zgody, ale na pewno bym mamy o przed tym faktem poinformował. No i nie miałaby nic przeciwko. Na pewno bym nie zachęcała, żeby tego nie robić. No, ale jakbym chciał, to bym zmienił. Ja oczywiście przed naszym wywiadem zrobiłam sobie mały research na twój temat i wiem, że ponoć miałeś się nazywać Ewander. To które lepsze, Konan czy Ewander? Ewander to będzie mój syn, jeżeli daj Bóg mi się syn urodzi. O, czyli już wybrane. Tak. Okay. A jakaś dziewczyna na horyzoncie? Bo wiadomo, że do tego potrzebnych jest dwoje. A co to jest za pytanie? Czyli rozumiem, że nie dostanę odpowiedzi. Jest... Pani Moniko, co się dzieje? Spokojnie. No, widzę. No, jest kobieta na horyzoncie. Jest, jest. I to na bardzo bliskim horyzoncie. Okej, okay. Czyli może jakieś plany ślubne? No, teraz na pewno nie. Teraz nie mam czasu na takie rzeczy.